stałym i nieprzerwanym ich szamotanie, dopóki nie zwrócą swych oczu i swego wysiłku do Boga, jedynego celu doskonałości. Pozwoliłem sobie przeczytać ten tekst, bo on mówi o tym, że w tym wychowaniu chrześcijańskim bardzo ważne jest odniesienie do Boga, do kogoś, kto jest celem naszych dążeń, do kogoś, kto w obrazie ewangelicznym, który Jezus nam objawia, no, kimś, kto nas kocha, kto czeka na nas, kto się troszczy na nas, o nas, nie zapomina o nas. Jest ten obraz Boga, który, do którego zmierzamy, przed którym nie powinniśmy czuć lęku, bo prosząc Go o przebaczenie, o miłosierdzie, wiemy, że chce nam przebaczać. Więc ten obraz Boga jest niezwykle ważny też w wychowaniu chrześcijańskim. To była taka jedna z ważnych myśli, o której mówiliśmy w czasie naszej audycji. I może jeszcze na jedną rzecz, bo tak to pytanie, ono się często tam pojawiało w naszej audycji, czy nasze wychowanie, czy jesteśmy zadowoleni z tego poziomu wychowania. No i mówiliśmy o tym, że jest szereg trudności, że jest pewien deficyt wychowania w dzisiejszym świecie i są pewne trudności, które sprawiają, że to wychowanie nie spełnia naszych oczekiwań. No i o tych trudnościach też wspominaliśmy. I o tym może w czasie tej audycji też będziemy mogli więcej też ze słuchaczami porozmawiać. Właśnie to pytanie, które się rodzi, co sprawia, że wychowanie dzisiaj młodego człowieka przychodzi nam trudno, że odnosimy wrażenie, że nasze wysiłki takie pedagogiczne, wychowawcze, że one nie przynoszą dobrych owoców, nie? Że jakoś nie potrafimy oddziaływać w sposób taki dobry, świadomy na młodego człowieka, żeby pomagać mu w jego rozwoju. Więc o tych trudnościach może teraz je tylko wspomnę, a w czasie audycji będziemy mogli dłużej porozmawiać. No i ostatnia myśl, o którą chcę tutaj wspomnieć, to jest to, że są pewne środowiska wychowawcze, no więc w nauczaniu społecznym Kościoła zawsze takim pierwszym środowiskiem wychowawczym będzie rodzina, wspólnota osób, która jest nazywana jako szkołą takich podstawowych cnót społecznych, czyli uczymy się kochać, uczymy się szanować drugiego człowieka, uczymy się przebaczać. To są podstawowe cnoty, które są istotne dla tego, żeby dobrze wychować drugiego człowieka. No ale oprócz tego mamy takie instytucje jak szkoła, która też ma swoją funkcję wychowawczą, nie tylko nauczania, ale też wychowywania. Mówiliśmy o tym, że media mają bardzo silny wpływ na wychowanie współczesnego człowieka. No i grupy, w których żyjemy, wspólnoty, w których możemy na siebie nawzajem oddziaływać, możemy dyskutować i też nawzajem się w jakiś sposób wychowywać, czy też w tych wspólnotach kształtować te procesy wychowawcze. Więc to tak pokrótce były takie najbardziej chyba istotne punkty, które ksiądz Jan za chwileczkę je uzupełni i poszerzy, ale o tym rozmawialiśmy w czasie naszej audycji telewizyjnej. Proszę Państwa, kiedy mówimy wychowanie, to wiemy, że mamy do czynienia z ludźmi, bo tylko człowieka można wychowywać. Wiemy, że można wytresować zwierzęta, że możemy wyuczyć je różnych sztuczek, ale tak naprawdę wychowanie to jest czynność zastrzeżona dla osoby ludzkiej. Kiedy mówimy wychowanie, powinniśmy myśleć o tym, że to jest relacja między przynajmniej dwoma osobami. Wychowawcą i wychowawcą. Kiedy próbujemy sobie pokazać wychowanie, to najpierw staje nam przed oczyma rodzina, w której dziecko przychodzi na świat. Rodzice, którzy przekazują dziecku życie, jednocześnie stają się wychowawcami, nie tylko rodzicami, ale też wychowawcami, czyli to do nich należy tak ukształtować dziecko, żeby ono było przygotowane do tego, aby wypełniać
To powołanie, które otrzymało od Boga, to życiowe powołanie, wykorzystując potrzebne talenty, otrzymane talenty, a jednocześnie rodzice powinni tak wychować dziecko, aby ono było gotowe żyć i służyć społeczności, w której będzie wypełniać różne role. Mamy więc w tym procesie wychowania przed oczyma przede wszystkim środowisko, którym jest rodzina. I można powiedzieć tak, że jeśli nie ma rodziny, nie ma wychowania, bo wszelkie inne instytucje, czy to będzie instytucja przedszkola, żłobka, szkoły, czy jakieś organizacji, czy jakieś inne instytucje pomocowe, to ich rola jest tylko wspierająca. Za wychowanie w pierwszym rzędzie odpowiadają rodzice. To oni biorą na siebie odpowiedzialność za życie drugiego człowieka. Właśnie w tym wymiarze przygotowania go do tego, aby potrafił siebie określić, swoją tożsamość, poznać siebie, umieć postawić odpowiednie pytania, te najważniejsze, o sens życia, o sens egzystencji całej, łącznie z ostatecznym celem, jaki człowiek ma, i żeby to był ktoś, kto będzie zdolny odpowiedzialnie uczestniczyć w życiu społecznym. A to życie społeczne dla dziecka rozpoczyna się wtedy, kiedy jest tak dobrze wychowane i przygotowane, że zakłada własną rodzinę, w której znowu odpowiedzialnie będzie wychowywać nowe pokolenie. I proszę Państwa, najpierw wszyscy, którzy doświadczyli wychowania w rodzinie, powinni mieć świadomość, że rodzice to nie są ludzie przygotowani fachowo, w cudzysłowie. Czyli to nie są ludzie, którzy ukończyli jakieś studia, mają jakieś specjalizacje, dyplomy uprawniające ich do wypełniania tej funkcji. To są ludzie, którzy kierują się własną intuicją i którzy swoją działalność wychowawczą opierają na wzorcach, które zaczerpnęli ze swoich rodzin. Oni się nauczyli, jak mają być rodzicami od swoich rodziców. W pewnym sensie przejęli również wzorce od swoich dziadków, pradziadków. To jest jakaś ciągłość, ale wiesz, tradycji jakie durne to jest. Wychowanie to nie jest coś, co może mieć w głowie taka baba, czy facet, co to puszcza. Oni się czym innym zajmują, co innego robią, a co innego puszczają ludziom na antenę. Pobierając takie właśnie lekcje wychowania, jakie dają nam rodzice, później szkoła, środowiska, w których przygotowujemy się do życia w społeczeństwie. Gdybyśmy chcieli określić czynniki tego procesu wychowania, to musimy zwrócić na trzy. Po pierwsze, jest to świadome i celowe oddziaływanie osób odpowiedzialnych za wychowanie. Na pierwszym miejscu rodziców, nauczycieli, katechetów, szkoły, różnych organizacji katoliczka, która słucha, albo jakaś ateistka, to ona patrzy, że coś to nie tak. Świadome, celowe oddziaływanie. Ale to radio leci, no bo tutaj jeden z telefonów, który mieliśmy, pan Stefan zwrócił uwagę, że wychowanie to jest kształtowanie człowieka w oparciu o wzorze. Dobrym słowem jest też ideał. Dobrym słowem jest również określenie jakiegoś celu dążenia, który chcemy osiągnąć. W każdym razie, żeby wychowanie mogło być realizowane, musi to być świadomie przyjęty cel, program, wzorzec, ideał. Drugi element wychowania to jest
nie tylko oddziaływanie bezpośrednie, ale również oddziaływanie pośrednie, równoległe, środowiskowe. Czyli człowiek wychowywany jest nie tylko przez drugiego człowieka, ale również przez wpływ czynników zewnętrznych. A zatem nie jest obojętne, w jakich środowiskach człowiek się obraca, w jakich towarzystwach jest, jakich ma kolegów, do jakich organizacji należy, jakie wyznaje wartości, z jakimi ludźmi, o jakim światopoglądzie ma do czynienia i tak dalej, i tak dalej. Bo to wszystko oddziałuje i ma swój udział w procesie wychowania. I wreszcie trzeci element. Nie ma wychowania, jeśli nie ma współpracy, czyli jeśli ten proces nie włącza się sam wychowany. On musi w sposób deklarowany, ale też intencjonalny wyrażać zgodę na to, żeby starać się brać do siebie te działania wychowawców. Nie ma wyjścia, wszystko na jednym. Starać się w tym uczestniczyć, starać się to realizować. Ale ten ksiądz jest chyba w pewnym sensie odpowiadać pozytywnie na te działania wychowawców, a jednocześnie w sposób świadomy wybierać tylko to, co z zewnątrz dobrze może wpływać na jego osobowość, na jego charakter, na kształtowanie jego światopoglądu i tego ideału, który pomoże mu później funkcjonować w świecie. Możemy więc powiedzieć, że proces wychowania to jest proces, który zaczyna się już w momencie narodzenia. Bo już wtedy poprzez sposób opiekowania się dzieckiem rodzice przekazują pewne sposoby zachowania przez swoje reakcje w stosunku do dziecka, jakiegoś spokoju czy takiego zainteresowania dzieckiem, przekazywania mu pozytywnych uczuć. Już ten proces trwa i kiedy byśmy tu rozpatrywali, dzisiaj nie mamy na to czasu, ale gdybyśmy przyjrzeli się okresom rozwojowym człowieka, to zobaczylibyśmy, że pierwsze tygodnie, pierwsze miesiące życia człowieka to często miesiące decydujące o tym, jak będzie wyglądała przyszłość człowieka, sposób jego podejścia do drugiego człowieka, do drugiej osoby, uczenia się, sposób odbierania pozytywnych bodźców. To wszystko się tworzy przez te pierwsze kontakty z rodzicami, a jak niektórzy badacze chcą życia prenatalnego, czyli przed narodzeniem, niektóre procesy wychowawcze tam się zaczynają. Kiedy dziecko jest w łonie matki, od tego jak matka z ojcem się zachowują, w jakich są relacjach, w jakim nastroju, to wszystko już może mieć wpływ na kształtowanie się osobowości człowieka, na sposób późniejszy reagowania na różne bodźce zewnętrzne. Możemy więc powiedzieć, że wychowanie to jest relacja i mocno podkreślmy sobie, że wychowanie trwa dotąd, dopóki jest relacja wychowawca-wychowany. A ta relacja polega na tym, ja to określiłem jako różnicę poziomu. Jest to różnica wieku, jest to różnica doświadczenia życiowego, jest to różnica wykształcenia, jest to różnica temperamentów. Można by tu jeszcze bardzo dużo wymieniać innych elementów, które różnią wychowawcę i wychowankę. Ale w miarę jak dziecko się rozwija, dojrzewa, w którymś momencie zaczyna się proces formowania. Kiedy to dalsze kształtowanie osobowości, charakteru, temperamentu, całej tej struktury człowieka możliwe jest przez coraz większą i lepszą współpracę wychowanka z wychowawcą. Dochodzi wtedy również sprawa autorytetu osobowego. Młody człowiek to już nie jest ten, który przyjmuje wszystko na wiarę od swojego wychowawcy. On potrafi już oceniać, potrafi dostrzec również błędy wychowawcze, formacyjne popełniane przez swoich wychowawców. On już jest krytyczny
i jeśli poddaje się pewnym wpływom, to chce widzieć wychowawcy, takiego tutora, czyli jakiegoś opiekuna, mistrza, kogoś, komu może zaufać, z kim może współpracować. I wreszcie taki ostatni etap wychowania to jest samowychowanie. Można powiedzieć, że właściwie wychowanie prowadzi do samowychowania, kiedy człowiek pomału przejmuje odpowiedzialność za samego siebie, kiedy zaczyna brać odpowiedzialność jako człowiek wolny i świadomy za wszystko, co będzie mówił, myślał, czynił, w jaki sposób będzie reagował. I to samowychowanie jest człowiekowi najbardziej potrzebne wtedy, kiedy funkcjonuje w relacjach społecznych, w relacjach interpersonalnych. Kiedy to już sam musi korygować błędy albo ulepszać to, co już jest dobre, udoskonalać to, co jest w jakiejś formie dopiero rozwoju. Możemy więc powiedzieć tak, że wychowanie to jest działanie osób, które zmienia zarówno wychowanka, ale w pewien sposób oddziałuje też na wychowawcę. I tutaj świadomi, dojrzali rodzice mogą się bardzo dużo nauczyć od swoich dzieci. Dlatego podkreślałem mocno w tej części telewizyjnej, że dla bycia dobrym wychowawcą bardzo ważne jest poznanie wychowanka i to nieustanne poznawanie, żeby umieć odczytywać, kim on jest, żeby nim kierować, to trzeba znać jego słabe strony i mocne strony. Trzeba rozeznać jego zdolności, trzeba umieć poznać motywacje, które najłatwiej i najlepiej do niego trafiają. Umieć wspierać go w chwilach trudnych, w chwilach załamań, bo wychowanek często nie daje znać po sobie. Trzeba dobrze umieć te sygnały, znaki rozpoznawać, żeby mu w tym, co... Myślę, że ty masz taki ogród, dlatego że właśnie za dużo licji wiesz. To jest twój błąd. Mu pomagać, rzeczywiście towarzyszy. Przepięknie mówił Korczak o wychowaniu, bo on powtarzał taką mądrość. Wychowawca, który nie wtłacza, wyzwala. Nie ciągnie, a wznosi. Nie ugniata, kształtuje. Nie dyktuje, a uczy. Nie żąda, zapytuje. Przeżyje wraz z dzieckiem wiele natchnionych chwil. Łzawym okiem nieraz patrzeć będzie na walkę anioła z szatanem, gdzie biały anioł triumf odnosi. I to jest właśnie piękne i ci, którzy rzeczywiście byli takimi wzorowymi wychowawcami, zawsze takim sztandarowym wychowawcą, którym Kościół się chlubi, jest święty Jan Bosko, salezjanin, którego oratoria stały się pewnym wzorcem również dla różnych instytucji świeckich, gdzie dzieci nie tylko przychodzą się uczyć i bawić, ale również wychowują się. Więc on ciągle powtarzał, że jeśli chcesz być dobrym wychowawcą, to pokochaj swoich wychowanków, a wtedy będziesz mógł z nimi uczynić wszystko. I wydaje się, że to jest istota wychowania. Tego uczą rodzice, wszystkich wychowawców, wszystkich nauczycieli, wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób w tym procesie uczestniczą. Rodzice dlatego potrafią wychowywać, mimo braku wykształcenia, mimo braku jakichś specjalnych przygotowań, wychowywać swoje dzieci, bo oni je po prostu kochają. Najwspanialsi wychowawcy, jakich znamy, i ci świeccy i duchowni, którzy oddali swoje życie, poświęcili swoje życie wychowaniu dzieci i młodzieży, zwłaszcza tej trudnej młodzieży i trudnym dzieciom, to właśnie byli ci, którzy tak jak rodzice potrafili swoich wychowanków ukochać i potrafili uczynić z nich takich prawdziwych aniołów w życiu społecznym. Wydaje się, że to jest chyba ideał, do którego powinniśmy dążyć. Dziękujemy za te refleksje, które myślę bardzo dobrze
prowadziły nasze słuchaczy, to zagadnienie tak bardzo ważne. Wychowanie to jest prawo i obowiązek. Zostało wyraźnie to podkreślone, że to właśnie rodzice są pierwszymi, ale oczywiście nie jedynymi wychowawcami swoich dzieci. Do nich więc należy prowadzenie z poczuciem odpowiedzialności. Prace wychowawcze w ścisłej, czujnej współpracy ze strukturami cywilnymi i kościelnymi. I właśnie też ja może zanim słuchacze, że tak powiem, już dzwonią, ale zanim Państwo jako słuchacze zabierzecie głos, to chciałbym skorzystać z tego głosu tutaj w studiu i po prostu zapytać czcigodnych gości, specjalistów, a mianowicie, jaka jest w ogóle różnica wychowania tego chrześcijańskiego i tego ogólności. Myślę, że to też dla nas ważne, to też gdzieś w tej części telewizyjnej było zaznaczone. I też, no właśnie, wiemy, że moment religijny, ta płaszczyzna religijna w wychowaniu odgrywa szaloną rolę. W nauczaniu społecznym Kościoła te dwa modele wychowania, czy ten model świecki i model taki chrześcijański, one posługują się dwoma określeniami. To znaczy mówimy, że w wychowaniu chrześcijańskim chodzi, takim celem będzie dobry chrześcijanin, czy święty, człowiek święty. To jest cel, który chcielibyśmy osiągnąć, kształtując, pomagając człowiekowi w jego rozwoju. Czyli dążymy do tego, żeby ktoś był dobrym chrześcijaninem. Natomiast w demokracji, w tym świat, takim w społeczeństwie, o którym mówimy, świeckim, w którym żyjemy, takim pluralistycznym też w pewnym sensie, celem wychowania będzie dobry obywatel albo uczciwy obywatel. Więc to są takie dwa modele, które towarzyszą tym dwóm różnym, mówiąc tak w sposób pozytywny, modelom, czyli to wychowanie w demokracji, celem tego wychowania w demokracji jest to, żebyśmy mieli uczciwych, zaangażowanych, aktywnych obywateli. I temu służy wychowanie w demokracji. Natomiast w Kościele, no jak możemy zauważyć, jest to dużo wyższy cel. Nie? Czyli zamysłem jest takim, żeby człowiek był człowiekiem świętym, żeby mógł osiągnąć swój ostateczny cel, czyli zjednoczenie z Panem Bogiem. No więc już tu na tej płaszczyźnie te cele, one się w pewnym sensie różnią, chociaż są bardzo ze sobą powiązane. Ja pozwolę sobie jeszcze raz wrócić do tego, żebyśmy, bo czasami nam się zarzuca, że to wychowanie chrześcijańskie, takim owocem tego wychowania chrześcijańskiego później są osoby, które są jakieś lękliwe, mają jakieś ograniczone spojrzenie na świat, że ta edukacja czy wychowanie chrześcijańskie sprawia, że my jesteśmy jacyś tacy zupełnie inni, nieprzystosowani do tego świata. Prawdą jest, że mamy być nieprzystosowani do świata, ale chciałbym powiedzieć w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, mamy znakiem sprzeciwu. O tym też bardzo często papież Benedykt XVI mówił, ale w deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim, czyli takim kluczowym dokumencie, w którym wychowanie chrześcijańskie zostało opisane w czasie Soboru Watykańskiego II, jest mowa o celu w ogóle wychowania z punktu widzenia Kościoła, czy takiego chrześcijańskiego spojrzenia. Więc celem wychowania jest nastawione na braterskie z innymi narodami współżycie dla wspierania prawdziwej jedności i pokoju na ziemi. Czyli celem chrześcijańskiego wychowania w dokumentach Kościoła, tej bardzo istotnej deklaracji soborowej, jest to, abyśmy tak wychowywali młode pokolenie, żeby ono potrafiło bratersko współżyć, bratersko organizować swoje relacje z innymi narodami, tak to jest ujęte w tym dokumencie, dla wspierania prawdziwej jedności i pokoju na świecie. To zdanie, ono oczywiście było wynikiem bardzo tragicznych i bolesnych doświadczeń II wojny światowej, która sprawiła, dochodziło do Holokaustu i do Polska została też, Polacy byli zabijani, byli mordowani w obozach koncentracyjnych.
Więc ten model wychowania ewangelicznego, zwłaszcza w nas, Soborze Watykańskim II, został ukierunkowany na to, abyśmy tak kształtowali nasze osobowości i osobowości młodej generacji, aby powstała braterska wspólnota ludzi, którzy będą tworzyli prawdziwą jedność i prawdziwy pokój na świecie. I później w tym dokumencie jest to opisane w sposób taki bardziej precyzyjny, co to znaczy, że wychowanie ma zmierzać do wytworzenia takiej osobowości, do zbudowania jedności i pokoju na świecie. Więc należałoby przygotowywać młodych ludzi do uczestniczenia w życiu społecznym, aby wyposażeni należycie w konieczne do tego i odpowiednie środki mogli się włączać czynnie w różne zespoły ludzkiej społeczności, aby ujawniali przez rozmowę z innymi swe zapatrywania i chętnie zabiegali o dobro wspólne. Więc to jest w moim przekonaniu ten tekst soborowy, który przed chwileczką zacytowałem, on mówi o tym, że ten cel wychowania w społeczeństwie takim demokratycznym i w Kościele, że one w pewnym zakresie się pokrywają ze sobą. Znaczy zarówno wychowanie świeckie, nazwijmy to w demokracji, jak i to wychowanie chrześcijańskie ma prowadzić do tego, aby osoby potrafiły się czynnie włączać w różne zespoły. Znaczy, że mamy zdolność do tego, żeby się organizować, żeby tworzyć wspólnotę, żeby wspólnie realizować nasze pragnienia, zamysły. Jest umiejętność tworzenia, tak jak w tym języku to było napisane, różne zespoły, żeby tworzyć. To słowo zespoły tutaj jest takim starym tłumaczeniem zapewne, ale rozumiemy, o co chodzi. I zdolność druga jest taka, aby ujawniali przez rozmowę z innymi swe zapatrywania. A zatem wychowanie ma służyć do tego, żeby każdy z nas potrafił wyrazić to, co myśli, jakie jest jego przekonanie, jakie są jego zapatrywania i chętnie zabiegali o dobro wspólne. Czyli to jest też ten model, że człowiek nie jest zamknięty sam w sobie i nie ma realizować tylko swoich własnych, egoistycznych celów, tylko ma się troszczyć o dobro wspólne. Wymieniłem tak bardzo szczegółowo teraz te trzy cele wychowania, które zostały zapisane w dekrecie, żebyśmy tak trochę poczuli się, że kiedy mówimy, że wychowujemy kogoś po chrześcijańsku, to nie oznacza w żaden sposób tego, że wychowujemy człowieka, który ma bardzo wąskie spojrzenie, który jest egoistą, który lęka się wyrazić swoje poglądy. Więc to wydawało mi się dość istotne, żeby to przeczytać i w ogóle ten tekst jeszcze raz. Myślę, że to jest bardzo łatwy dla tych, którzy mają dostęp do internetu, do znalezienia. Ta deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim bardzo nam pomoże zrozumieć właśnie to pytanie, które tutaj ksiądz Zdzisław postawił, że to wychowanie w demokracji i wychowanie w świecie chrześcijańskim, że one się różnią, są pewne napięcia pomiędzy nimi, ale w pewnym zakresie one się bardzo ze sobą uzupełniają i światu potrzebny jest na pewno, w demokracji jest na pewno potrzebne wychowanie chrześcijańskie. Ja bym tutaj dodał, bo to jest bardzo ważne. Rzeczywiście powinniśmy powiedzieć tak, że wychowanie chrześcijańskie nie jest jakimś oderwanym wychowaniem. Ono się dokonuje na bazie wychowania ogólnego. Więc trudno sobie wyobrazić, żeby być wychowanym po chrześcijańsku, nie będąc najpierw wychowanym jako człowiek w rodzinie, w szkole. Czyli wychowanie chrześcijańskie to jest wychowanie, które sprawia, że my w tym wychowaniu czerpiemy łaskę wiary i korzystamy z niej. I dlatego nasze wychowanie nabiera charakteru chrześcijańskiego. A w tym podstawowym znaczeniu wychowania, czyli w tym pełnym rozwoju osoby ludzkiej, chrześcijanie wychowywani są i czerpią tyle samo wychowania, co inni ludzie. Więc możemy to tak powiedzieć, że według Soboru, według tej deklaracji, celem wychowania chrześcijańskiego jest pełny rozwój osoby ludzkiej, tak jak ogólnego wychowania. Natomiast chrześcijański wymiar wychowania wynika z łaski wiary. Czyli jeśli my jesteśmy chrześcijanami, to my nie możemy nie uwzględniać tego, co wynika z naszej wiary. Ale dodajmy tu jeszcze jedną ważną rzecz. Mianowicie
wychowanie jest działaniem ludzkim, osobowym o charakterze naturalnym. Jeśli nawet przyjmie się założenie, że w procesie wychowania istnieje przestrzeń bezpośredniej interwencji Boga, to wychowanie nie staje się w ten sposób jakąś oderwaną działalnością. Dlatego, że udział Boga w życiu człowieka jest dla Boga uprawnione. I jest to taka tajemnica, dotyczy konkretnego człowieka. Czyli można powiedzieć tak, że jeśli Bóg wpływa na wychowanie, to nie na sam proces, tylko na człowieka, i sprawia, że to działanie Boga w niektórych sytuacjach może mieć wpływ decydujący na człowieka. Ale nie dlatego, żeby Bóg zawieszał proces wychowania. Tylko Bóg ma prawo wejść w życie konkretnego człowieka, aby coś tam zmienić, jeśli człowiek jest na to gotowy albo o to prosi. Natomiast nie można Bogu oddawać całego procesu wychowania, bo to jest proces ludzki, to jest proces naturalny, to jest proces osobowy. I jeśli człowiek robi miejsce Bogu, to właśnie przez łaskę wiary, przez to, że w tym, co myśli o drugim człowieku, w tym, jak patrzy na świat, w tym, jakie podejmuje decyzje, uwzględnia wszystko to, co wnosi w jego życie wiara. A wiara to jest moralność, to są wartości, to jest Ewangelia, to są pewne obowiązki, to są pewne cele, które człowiek będzie realizował, a zwłaszcza cel ostateczny. Czyli możemy powiedzieć, że wychowanie chrześcijańskie zaczyna się tam, gdzie wprowadzamy tak zwany element finalizmu. Finalizm, czyli człowiek żyje ze świadomością ostatecznego swojego przeznaczenia, jakim jest życie wieczne w Bogu. Myślę, że już teraz możemy zaprosić naszych słuchaczy do uczestnictwa, do współtworzenia tych rozmów niedokończonych. Wychowanie w Kościele i demokracji. Przypominam numery dla Państwa, może dla tych, którzy niedawno zaczęli słuchać Radia Maryja. Polska Północna 56 655 23 55, i drugi numer, proszę sobie zapisać, Polska Południowa 56 655 23 56. I dla naszych rodaków 40 0048 56 655 23 33, i drugi numer dla naszych rodaków spoza granic Polski 0048 655 23 66. I też dla posiadaczy telefonów komórkowych sieci w naszej rodzinie 536 600 536 600 200. I już odbieramy pierwszy telefon. Radio Maria, prosimy bardzo. Choroba naszego życia publicznego. Radio Maria, jesteśmy już na antenie, proszę. Obejrzała w niedzielny wieczór w Warszawie przedstawienie Polski. Halo, halo, Radio Maria. Tak, już jest pan na antenie, bardzo proszę. Kto się do nas dodzwoni? Widzę z Warszawy. Witam pana, spokojnie, Boże, wszystkim Boże. Chciałem zapytać o taką rzecz, jako pobocza, a może było by tego, że nie trwał jakąś inną historię. Ale bym prosił jednak tematycznie. Tak, tak, że w temacie. Oczywiście, ale zobaczmy. Mianowicie, Trump używa słowa demokracja. Jest ono bardzo szerokie i wieloznaczne. I na przykład jedni się wątpią za taką demokrację, inni za inną. Jak to z punktu widzenia Kościoła katolickiego, jak to wygląda? Chciałbym jakąś definicję bardziej precyzyjną usłyszeć, dlatego że nawet jest w traktacie z Unią Europejską podpisanym w Lizbonie jest taki punkt, że w razie naruszenia demokracji w Polsce może być interwencja zbrojna Unii Europejskiej, w Polsce, żeby przywrócić demokrację. To jest bardzo wygodne dla rządzących używanie tego sali. Nie ma demokracji, jest tak. Jak to wygląda
Panie katolickim. Dziękuję bardzo. Myślę, że nasi goście odpowiedzą precyzyjnie. Prosimy bardzo, dajmy im głos. Zespół Teatralny Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej. To pytanie dotyka wszystkich tych naszych spotkań tutaj, bo zawsze wprowadzamy to rozróżnienie pomiędzy wspólnotą Kościoła, chrześcijańską wspólnotą i wspólnotą, która jest taka, no nazywamy to tak umownie demokracją. Więc tak, jeżeli chodzi o stanowisko katolickiej nauki społecznej wobec demokracji, kiedy czytamy katechizm czy kompendium katolickiej nauki społecznej, to możemy znaleźć stwierdzenie, że demokracja jest jednym z wielu systemów politycznych, które są spotykane w różnych miejscach na świecie. I z punktu widzenia katolickiej nauki społecznej Kościoła jest to system, który zasługuje na szczególne uznanie. Natomiast na to uznanie zasługuje przede wszystkim z tego powodu, że umożliwia dużą partycypację wszystkich obywateli. W przeciwieństwie do jakichś innych systemów, gdzie nie ma bezpośredniej partycypacji, to znaczy nie ma takiego poczucia uczestniczenia, odpowiedzialności za to, co się dzieje w naszym życiu społecznym. Więc jeżeli chodziłoby o ocenę, czym jest demokracja w takim bardzo ogólnym tego słowa znaczeniu, więc stanowisko Kościoła jest takie pozytywne. Znaczy demokracja jest takim systemem, który Kościół pochwala, uważa, że jest dobrym systemem, ponieważ sprawia, że jak najwięcej osób jest zaangażowanych w tenże proces podejmowania decyzji czy kształtowania życia społecznego. Natomiast z drugiej strony w Kościele, w nauce społecznej widać zagrożenia związane z tym systemem. Znaczy to słynne powiedzenie papieża Jana Pawła II, który mówił, że jeżeli demokracja zostanie pozbawiona wartości, fundament wartości zostanie odebrany, wtedy demokracja zamienia się w totalitaryzm, zamienia się w taki system, który staje się nieludzkim systemem. Więc to jest taka druga rzecz, o której warto sobie powiedzieć, że jeżeli będziemy mieli społeczeństwo osób, czy wspólnotę osób, które nie mają żadnych wartości etycznych, żyją po prostu według własnych takich zasad nieetycznych i bez wartości, w którym wszystko jest dozwolone, to wtedy demokracja staje się po prostu zagładą dla całego społeczeństwa. Więc w tym aspekcie, jeszcze raz, że ta demokracja z jednej strony jest pozytywnie postrzegana, a z drugiej strony w katolickiej nauce społecznej postrzegane są zagrożenia. Ja już oczywiście nie będziemy wchodzić szczegółowo, co to znaczy demokracja bezpośrednia czy pośrednia, bo są różne modele demokratyczne, ale chciałbym tak bardzo ogólnie powiedzieć, że ten sposób postrzega katolicka nauka społeczna ten fenomen sprawowania władzy demokratycznej. Ja zdaję sobie sprawę, że w chwili obecnej w Polsce to pojęcie jest czasami dość mocno nadużywane, czy próba jakiegoś tam zmieniania jego znaczenia, albo pewne zachowania są określane jako demokratyczne czy niedemokratyczne, ale to w tym momencie nie jest tematem naszej rozmowy, dlatego tak trochę pobocznie, ale z naszym tematem jest bardzo ściśle związane to, że żeby społeczeństwo demokratyczne, takie liberalne, mogło funkcjonować, potrzebne jest wychowanie, to znaczy ukształtowanie sumienia w obywatela. Jeżeli ten proces wychowania nie będzie funkcjonował, jeżeli będziemy kształtowali ludzi, którzy nie mają wartości, nie mają poczucia solidarności, zaangażowania dla drugiego człowieka, wtedy ten system demokratyczny będzie dysfunkcyjny i na pewno będzie prowadził do patologii swego rodzaju. Jest to tak bardzo, bardzo pokrótce, ale jeszcze raz ważne to stwierdzenie, że w systemie demokratycznym niezwykle ważny jest proces wychowania do tego, żeby obywatele byli świadomi i mieli poczucie przynależności i partycypacji w tym procesie. I odbieramy następny telefon. Radio Maria, prosimy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze-Dziewica. Teraz i zawsze. Krystyna z Lublina się kłania, wsłuchuje się w dzieci i pozdrawiam serdecznie. Witam. I tu jestem pewna,
potwierdzenia nauczania, które teraz przedstawili księdze Kościołowi, że wychowanie chrześcijańskie nie jest żadną utopią. Przedstawię przykład mojego ojca świętej pamięci Piotra, który był wychowany na ślada pradziada, na Ewangelii, na wskazaniach Bóg na pierwszym miejscu, Bóg honor ojczyzna, uczciwość, prawdomówność, nie kradnij, nie. Więc pradziadek, kiedy chłopcy poszli do ogrodu, no to zabawili się kilka jabłek, co to ukradli, więc później co to jest kwiatki, dwóch panów, więc dziadzi Szymon, jak wychowywał swego syna, to przedstawił tę sytuację, nie tylko w Ewangelii, więc mówi, od tamtej pory młody Szymon bał się spojrzeć na cudze jabłka. Do czegoś nie tam, ojciec po wojnie, oczywiście był dyskryminowany, nakazywany, ale nie poddał się tym namowom, dziękował przez tą uczciwość. To już postawa obywatelska, prawda? Zyskał taki wielki autorytet, był po prostu rozpytywany do różnych tam posług, na przykład przy przeładunkach, bo to strony chodnia, więc no, stacje przeładunkowe. Więc ja jako studentka zaczęłam tam odwiedzać, nie wiedziałam, o co chodzi, żeby ci ludzie inni nie potrafili liczyć. A chodziło o to, o jego perfekcyjną uczciwość, prawda? Więc to jest najbardziej wzorcowa, wzorowa postawa obywatelska. I króciutko, pamiętam ojciec święty, pamięci ojciec Kropiec, bardzo nie lubił słowa demokracja, bo mówi, to jest tak niejasne określenie, system wartości, raczej system dóbr większych, mniejszych, ale właśnie to pojęcie tak tutaj jest wielkim mankamentem. Cóż, króciutko i w tej sposób. Panem Bogiem. A teraz oddajmy głos pewnemu oportuniście. Ja się zgadzam tutaj z ojcem Krąbcem, że który zaczynał jako szeregowy pojęcia, pomocnik trenera, którym się posługujemy na co dzień, są niejasne i mają różne konotacje, czyli tak, różne znaczenia, często różne desygnaty, czyli króla, różne rzeczy podstawia się pod te chodzi. Słowa, ale to nie znaczy, że nie powinniśmy jednak Wiktor wychowywać Wiktor ludzi do właściwego pojmowania tego słowa, bo tutaj Kościół jest dla nas absolutnie autorytetem i Kościół popierając porządek demokratyczny sprawowania władzy nie mówi, nie zaleca żadnego ustroju czy modelu ustrojowego, bo tu rzeczywiście to może być monarchia, to może być republika, to może być demokracja obywatelska, bezpośrednia, tak jak tutaj mówił Zenek, pośrednia. To naprawdę nie jest ważne. Tak samo i słowo polityk. Ja myślę, że my kiedyś tu poświęcimy też bliżej jeszcze audycję wyjaśnieniu tego słowa, bo słowo polityka, już kiedyś troszkę o tym mówiliśmy, jest słowem, które powinniśmy wpisać na stałe do naszego słownika, również słownika ludzi, którzy nazywają siebie chrześcijanami, bo Kościół zachęca do tego, żeby każdy chrześcijanin był zaangażowany w politykę, rozumianą jako służbę społeczeństwu, bo to jest pierwsze podstawowe znaczenie polityki. I w to wszystko właśnie wpisujemy, te konteksty wpisujemy wychowanie. I to, co pani powiedziała o tym, jak rzeczywiście ogromną rolę ma autorytet wychowawcy, to myślę, że potwierdza te wszystkie doświadczenia, na których dzisiaj opieramy zarówno teorię i praktykę wychowania. Rodzice zdobywają autorytet z autentycznej miłości. Nam się wydaje, że to jest element, który można pominąć i powiedzieć, no tak, można nie kochać, a też być dobrym wychowawcą, bo można być uczciwym, można być sprawiedliwym, można być odpowiedzialnym. To jest wszystko prawda. Ale bez miłości wychowawczej, nie będzie właściwego procesu wychowania. Dlaczego? Dlatego, że wychowanie, i tutaj na to chciałbym, tego jeszcze nie mówiliśmy ani teraz w tej audycji radiowej, ani telewizyjnej. Mianowicie
Proces wychowania sprawia, że między wychowankiem a wychowawcą nawiązuje się, jak to określają pedagodzy, tak zwane pokrewieństwo duchowe. Nawiązuje się tak bliska jedność, że wiele intymnych, bardzo wrażliwych obszarów życia człowieka zostaje odkrytych, ale właśnie po to, żeby pomocą wychowawcy, opiekuna, tego tutora, mistrza, poradzić sobie z tymi wrażliwościami, z którymi człowiek spotyka się, ale nie umie sobie tego wytłumaczyć, nie umie tego rozeznać i dlatego potrzebuje pomocy, ale tylko odkryje się przed kimś, kto jego kocha i kogo on potrafi pokochać. Więc to, co pani opowiedziała jako ten przykład, myślę, że potwierdza tę teorię, którą znamy i również praktykę wielu, wielu wspaniałych wychowawców. I odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo. Szczęść Boże, mówi Joanna Józefowa. Witam szanownych gości, ojca prowadzącego. Ja mam taką refleksję. Wydaje mi się, że wychowanie w wartościach chrześcijańskich i w demokracji powinno być do siebie bardzo zbliżone. Gdyż demokracja, mimo że partycypują w niej cały przepływ społeczeństwa, jednak w swoim zamierzeniu zmierza do wyłonienia jakiegoś wzorca, który jest oparty na większości. Demokracja, rządy większości. Ponieważ większość społeczeństwa ma rdzeń chrześcijański, to naturalną rzeczą, naturalną koleją rzeczy powinno być to, że społeczeństwo powinno się kierować wartościami chrześcijańskimi. Cała nasza cywilizacja europejska właśnie wyrosła na wartościach chrześcijańskich, na które można w skrócie streścić na dwóch filarach. Jest to miłosierna miłość Jezusa Chrystusa i godność osoby ludzkiej, którą to Jezus Chrystus właśnie podniósł. Na tej podstawie, na tych dwóch filarach właśnie wyrosła cała nasza cywilizacja. Wyrosły nauki humanistyczne, wyrosło społeczeństwo, wyrosł pewien model społeczeństwa. I teraz wyobraźmy sobie, że te dwie wartości znikają, czyli nie ma miłości miłosiernej, nie ma godności człowieka, no to jakim jest społeczeństwem, jakie to społeczeństwo jest? Społeczeństwo staje się społeczeństwem drapieżnym. Możemy to obserwować w innych krajach, gdzie nie ma chrześcijaństwa i widzimy, jak ludzie są po prostu wykorzystywani, używani. A to nam może zrobić, jeżeli będziemy tak lekką ręką sobie z tych wartości rezygnować. Moim zdaniem właśnie mówiło się wcześniej o wychowaniu, żeby nie mieć tego stresu. My niestety zostaliśmy w pewien sposób wytresowani przez dwa słowa, których znaczenie właśnie jest mniej postrzegane. Demokracja jako rządy wszystkich, to nie jest prawdą, bo to się wiąże z anarchią. No i ze źle pojmowanym słowem tolerancja, bo tolerancja też ma swoje odniesienie do wzorca. Zawsze się mówi, że ktoś tam jest dopuszczony z tolerancją do czegoś tam, prawda? Czyli zawsze jest odniesienie do jakiegoś wzorca i o ile odstępstwo od wzorca nie zakłóca tego wzorca, to może być tolerowane. Natomiast nie mieści się w pojęciu tolerancji, akceptacja wszystkiego, jak cielęcy zawsze na wszystkim, co nas spotyka. Także my powinniśmy się właśnie trzymać wartości chrześcijańskich, bo te wartości nas tutaj kształtowały i dają nam jakąkolwiek szansę na życie w przyszłości. A niestety świat zmierza do tego, nie chciałabym, żeby tak za bardzo pesymistycznie wyglądało, ale świat zmierza ku ogromnej automatyzacji. I w pewnym momencie okaże się tak, że pracy nie ma dla wszystkich ludzi i w społeczeństwie drapieżnym no to będzie się robiło. W takim społeczeństwie, gdzie jest opieka, gdzie jest miłość, gdzie jest troska, no to wtedy ludzie mają szansę na jakiekolwiek życie. A z wartości chrześcijańskich korzystają również te osoby, które są niewierzące. Również korzystają z pełnymi garściami, bo właśnie to nam gwarantuje jakiekolwiek na jakąkolwiek taką godziwą przyszłość.
kalosze, które panie zaczęły nosić na początku wieku XX, to było coś zupełnie innego. Galosze, no, pani Anno, bardzo, bardzo wielkie podziękowanie za tę wypowiedź o tych dwóch filarach, zwłaszcza naszej cywilizacji i systemu społecznego, w którym my tu w Europie żyjemy i z którego czerpiemy do dzisiaj nasze inspiracje. Dlatego dzisiaj też rozmawiamy o tym. Mówiła pani o tych dwóch filarach, że z jednej strony ten nasz porządek społeczny jest oparty o miłość, szczególnie o miłosierną miłość, czyli taką, która się troszczy o ubogich, a z drugiej strony przebacza. Więc no, bez tej miłości rzeczywiście trudno sobie wyobrazić jakiekolwiek formy życia społecznego. A z drugiej strony mówiła pani o godności człowieka. To rzeczywiście godność człowieka no, jest taką fundamentalną prawdą, którą nie tylko Ewangelia, ale Stary Testament też nam mówi o tym. Ten obraz z Księgi Rodzaju, że człowiek został stworzony na obraz i na podobieństwo człowieka, to jest na podobieństwo Boga, tak, przepraszam, że zostaliśmy stworzeni na obraz i na podobieństwo Boga jako osoby ludzkie, z czego wynika to, że mamy godność, której nie wolno zniszczyć, bo niszcząc ten obraz, niszczymy poniekąd samego Boga, Stwórcę, jakoś przeciwko Niemu się zwracamy. Więc uczenie właśnie szacunku dla drugiego człowieka, zobaczenie, że w każdym człowieku objawia się podobieństwo Boga, Stwórcy, no to jest też proces wychowania. To nie spada z nieba, tylko żeby zobaczyć w drugim człowieku oblicze Boga, żeby zobaczyć podobieństwo każdej ludzkiej osoby do Boga, to jest tego rodzaju proces wychowawczy, który jest potrzebny do tego, żeby cywilizacja mogła się rozwijać, żeby demokracja mogła w sposób taki pokojowy się rozwijać i dawać każdemu człowiekowi też przestrzeń, w której może się jakoś tam spokojnie żyć i rozwijać. Więc rzeczywiście jest tak, że te dwie wartości, te dwa filary, o których pani powiedziała, czyli miłość i szacunek, miłosierna miłość oraz odkrycie prawdy o godności drugiego człowieka, no to są też rzeczy, które wymagają formowania, uzasadniania, kształtowania też, doświadczenia też w życiu drugiego człowieka. I dlatego rozmawiamy tutaj też o wychowaniu. I to też całkowicie się zgadzam z tym stwierdzeniem pani, że to wychowanie chrześcijańskie jest jak najbardziej potrzebne współczesnej demokracji. Widzimy, że te systemy demokratyczne w innych kulturach bardzo często nie funkcjonują, nie działają. Czy weźmiemy, społeczeństwo hinduistyczne w Indiach, gdzie jest podział na kasty, gdzie jest jakaś hierarchia, kiedy popatrzymy na, buddyjskie religie, czy muzułmańską religię, więc możemy zobaczyć, że to, co my nazywamy godnością drugiego człowieka, no tam niestety nie jest tak wyraziście postrzegane, jak to my postrzegamy. A jest to proces wychowawczy, który trwa. No i mamy nadzieję, nie tylko z jakiegoś takiego pobudek prozelityzmu czy nawracania, ale z pewnej takiej racjonalnego przemyślenia, że byłoby rzeczą cudowną, gdyby ta myśl o szacunku dla drugiego człowieka, odkrycie godności każdej ludzkiej osoby, żeby to się stało dziedzictwem całej ludzkości, a nie tylko chrześcijaństwa. I odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo. Szczęść Boże, mówi Krzysztof z Malborka. Z dużą uwagą wysłuchałem tego ciekawego wykładu. Miałbym jednak pytanie albo prośbę o rozwinięcie tego sformułowania dobro wspólne. Co to takiego jest to dobro wspólne, bo to wydaje się, że to wszystko niby zrozumiałe jest. No, nie bardzo zrozumiałe. Ja bym prosił o wyjaśnienie tego. Bardzo dziękuję serdecznie, pozdrawiam, posłucham na antenie. Z Panem Bogiem. Z Bogiem. Panie Krzysztofie, otóż myśmy wielokrotnie podczas tych programów nawiązywali do tego określenia. Zawsze je trzeba rozumieć z drugim określeniem, mianowicie zasadą pomocniczości. Bo to są dwie podstawowe zasady życia społecznego. Zasada dobra wspólnego
to jest od małego